absurd absurdu. Ale jesteśmy słuchajcie. W miejscu. Przypominam, że nie ma tu prawa. Sami ustalamy. No jakby tak, nie ma. Chyba, znaczy, w aucie mógłby. W aucie chyba są bezpieczniejsze niż na nas. Myślę, że w aucie jest najbezpieczniej, ale Rafał bierze swój, bo my go obronimy we trójkę. W razie w. Chwilę pogadaliśmy z ziomalem, który wynajmował nam to Airbnb i dowiedzieliśmy się, jak działa tutaj to bezprawie. If the fucking something bad here happens, like if we get in a fight, nothing's gonna fucking happen. You beat me to death, nothing's gonna happen. If someone calls the cops, something's gonna happen. I understand. You disappear out here, no one's gonna know it. Okay. You understand no law now? Yeah, I understand. Yeah. Right over there is the Navy SEAL base. Okay. They shoot guns over there, like bombs and missiles and okay. machine guns. They'll shoot a big flare in the air and, oh, then, fuck. And then this whole area will light up and then you'll see them shooting fucking green laser lights. And then they'll be shooting lights back up at them. It's fucking amazing. Then a bunch of helicopters will fly over. Thank you, bro. Yeah, yeah, hey. We will talk more tomorrow. Yeah. I'll see you guys in yeah, there. See you yeah. tomorrow. Yeah. See you tomorrow on the coffee. Good, fellas. See you. Yeah, the coffee. Pan powiedział tak. Wody nie pić. Wody nie pić. Hej, nie będę pił też. Tu jest melina. Tu. Ty normalnie melina, ale nie śmierdzi alkoholem. Tylko po prostu ciałostwem, lipo. W tym miejscu to jeszcze zostało po nim ślad, nie? Trip życia. Chodźcie tu. O, patrzcie, czekaj, tu, bo to jest mój... tu jest poczęstunek, jakby ktoś ej, chciał. Nie, to jest dziersko typowo. Tak. Tak? Ale ja ci powiem jedną rzecz, Przemek, zanim cokolwiek powiesz. Tu nie ma prawa, więc nikt nie musiał tego posprzątać. Ktoś mógł, ale zdecydował, że tego nie zrobi. To jest miejsce, gdzie ludzie po prostu biorą różne substancje, odlatują. Ich nie interesuje tak. to, co jest wokół nich. Ale to, też... To, co jest w ich głowie. Ale też, czy my chcemy przedstawiać to miejsce jako faktycznie miejsce, gdzie ludzie po prostu biorą substancje? Czy, a może tak jest? Czy ja to... uważam, że jest to na przykład 70%, 80%, dla którego ludzie tu przyjeżdżają. Tak. To jest tak ciekawe miejsce, że można chodzić i zwiedzać je cały czas. Patrz, te wszystkie jakby jakieś dzieła, co to ma być? Tu ktoś kiedyś po prostu zdecydował, że zmieni, zmieni pościel i po prostu... No tak zostało. Dobra, tak samo lipa. Ja nie jestem wybredny. Jeśli chodzi o spanie, ale tu na pewno spać nie chcę szach. Ja rozumiem w ogóle wavik bezprawia, ale sprzątanie nie boli. Tu jest na pewno tak, czarna pleśń. Na pewno są tutaj jakieś grzyby, które zalegają się w pomocy. A to opiek grzybów, to są wszystkie możliwe grzyby. Tu. Czy jest tu Karol Hipluskwa? Pewnie nie! Podnieś ten materac. No w sumie nie śmierdzi, tak. Nie wiem, czy ja to chcę. Dobra, połocham to. Tak szczerze, to nie śmierdzi. Totalnie nie śmierdzi ogólnie. No nie śmierdzi, no. No nie śmierdzi, no. No nie śmierdzi, więc jestem oswojony, więc się śpi normalnie tu. Powiem wam oceny tego miejsca. A oceny są mocne. W skali do 5. Czystość 4,3. Zgodność z opisem 4,9. A ogólna ocena 4,88, czyli dobra. Perfekcyjna. Wiesz dlaczego? Bo ludzie jak tu przychodzą, biorą różne substancje zmieniające świadomość. To było bardzo doświadczenie. Wszyscy byli bardzo mili, to był świetny sposób na poznanie Slav City. Koniecznie to odwiedź. No miły pan, faktycznie. Miły pan. Wygląda na to, że wyszedłeś z macierzy i wejdziesz w alternatywną rzeczywistość. Świetne nawet tego nie opisuje. Nie, wychodzimy z macierza. Eteryczność. Jakby to, żeby wyjść z macierzy, ja wolę w macierzy pozostać po pierwsze. To jest wyjście z Matrixa. Tutaj Matrix się kończy. Nie da się oglądać. To... Lipa. Wyglądasz, jakbyś nie spał tak jak ja. 1:30 jeszcze nie spałem. Obudziłem się o 6, najpierw o 4 jakoś i od 6 już nie śpię. Przespałem całą noc. Miałem grubą warstwę ochronną, ta kurtka mi trochę pomogła. I szczerze to bym mógł jeszcze przymknąć oko na chwilkę. Idziemy pozwiedzać, proszę państwa. Widzieliśmy, jak to wyglądało w nocy. Teraz trzeba popatrzeć, jak wygląda cały ten bajzel w ciągu dnia. Idę umyć twarz, chodź. To jest chyba najbardziej cywilizowane miejsce w tym w ogóle, nie? Że wygląda, że nawet, że ta ścianka jest pomalowana. Nie, no to jest ogólnie eleganckie. Tylko nie mam ręcznika. A mógłby się tu wykąpać. Jak... Pfu, słona jest ta woda, jakiś dziwny smak ma ta woda. O, bo to wiesz, co to jest za woda? Patrz, deszczuwa. To widzisz, ta woda to jest zielona po prostu, no, nie? Jest zielona. Te chipsy leżą wszędzie, nowe. To tak jakby był jakiś rzut. I nawet widziałem na naszym tam tarasiku jest coś położone, jakieś takie trzy. No to też, no to są te właśnie, tak, a leżą. To po prostu dbają o siebie tutaj, żeby każdy miał śniadanie. Ale bez kitu, bo do tego nikogo nie ma, bo oni wszyscy siedzą teraz na wodzie. I albo na kawie. Nie w wodzie, tylko w oazie. W oazie. Normalnie patrz to. Ej, fajna akurat. Zestawik sobie tutaj do pokerka i nawet, że ma wszystkie te. Nic nie ma mojego w tym busie. Nic. Wszystkie moje rzeczy miałem przy sobie, także weźcie swoje rzeczy, dajmy do auta i idziemy na oazę. Tak z chłopakami wyglądała nasza poranna toaleta. Suchy prysznic, umycie zębów przy aucie i tyle. Dobra, słuchajcie, ale jako, że dotarliśmy do Slav City, trzeba slapnąć, prawda, na autku naklejkę. Pięknie.
jedziemy na tego kawę do oazy. Jak się okazało, obok nas mieszka król i zapytaliśmy go, co on tutaj właściwie robi. So you're living here and how from? I've been here like a month. So in Mississippi you have a home? I have to go back to work next month. Ah. It's like a vacation. Yeah, basically. I understand. What are you doing here? Well, I don't know. I've just been kind of goofing off, smoking weed, not doing a whole lot of nothing. So now you have a free time. Pan pracuje w zatoce meksykańskiej, był tam rozlew oleju i te wszystkie ostrygi powydynkowywały się. You rented it for one month, two months? Yeah, for 2 months. 2 months, and how much for a pay for the... 600. Ja się zastanawiam, skąd się tutaj biorą te samochody rozdupcone, bo ich jest tutaj no dziesiątki. Ej, no popatrz, zobaczmy ten taki samochód, patrz. Czy to jest normalnie w miarę świeże auto, nie? Ale patrz, co to jest za ten? Nóż jak. Nóż? No. O kamień, z którym zostało wybite okno. Jedno wielkie wysypisko to jest. Patrz, normalnie... Slums. Nie chcę mówić na jak, bo zrobić. Patrzcie, chodźcie, zobaczmy to. Jesteśmy też na terenie starej bazy wojskowej i tutaj po jednej i po drugiej stronie też są jakieś ćwiczenia i są bardzo często jakieś wybuchy, strzały. Słychać to. W Stanach jest, wiecie, bardzo popularne są narkotyki i to takie ciężkie. Mogą być tu jakieś strzykawki i tak dalej. To jest jakby realne zagrożenie, to już nie są żarty. Bardzo dobrym określeniem na to, jak to wygląda, jest po prostu Mad Max. W ogóle to wszystko wygląda jak jakieś wysypisko, ale jak się dobrze przyjrzysz, to zauważysz, że tamta większa kubka śmieci przypomina coś na kształt domku, no. I po prostu to jest... Tutaj gdzieś... na przykład jest ogrodzenie z kubki śmieci, nie? I tak, chwilę przechadzając się, trafiliśmy na tak zwane morning coffee, czyli poranna kawa, która jest tutaj darmowa i można sobie przyjść na nią zawsze, za darmo. Ej, dobra, słuchajcie, nie, to jest mocno. Ale było dwóch ludzi, którzy wyglądali normalnie. Ten jeden właśnie z nich to ten pan, który sobie poszedł do normalnego minivana. Ej, słuchajcie... Nie no, jest tutaj wysoko. Wy sami możecie interpretować to, co... Tak. To jest miejsce, w którym po prostu ludzie przyjeżdżają, w którym ludzie mają dosyć, nie wiem, systemu, nie wiadomo czego. To są tacy po prostu, no... Wyrzutkowie, Hipisi, wyrzutkowie i jakby tutaj można robić wszystko. Osoby, które chcą robić wszystko też... No właśnie, wiesz, tutaj bym w tych ramach dobrze się trzymać. No właśnie, że czasami dobrze jest mieć jakieś odgórnie nałożone zasady. Jest oaza spokojna. Idziemy? Tak. Ja pierniczę. Hello. It's a lot of like tourists here, like us. Yeah. Yes. We get lots of tourists around. But and what do you think about it? It's okay for you, or you wanted to be here and so just in case. I was a single mom as a criminal psychologist. And what made you go here? Like what circumstances or why? I had 6 months to live. Okay. Czyli spotkaliśmy panią Olkę, pani, która jest o nazwisku Świstak. I słuchajcie, w ogóle to jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała. Mieszka tu 13 lat. Jak zapytaliśmy się, dlaczego przyjechała tu, ona powiedziała, że miała 6 miesięcy życia jej pozostało, że tak mówili jej doktorzy. Tak, i ona stwierdziła, że ona to pierdzieli wszystko. Przyjeżdża tu, chce robić co chce, w ogóle zmieniła podejście i żyje tu już 12 rok. Nie? I żyje z tego, że jakby naturalną medycynę. Tradycyjną medycyną. Ej, ten rozpęd, możesz sobie... O Jezu, ej! Tu jest napis tak, nigdy nie zapomnij, że to ty możesz być osobą, która pali auta policyjne. To jest taki waving tutaj. To Ameryka, to jest kraj spełniania marzeń. To nowa płyta, nowa fabryka w starym składzie. Ty, no ty, jaki to jest w ogóle powalony skatepark? Dzisiaj przyjechali spełnić swój amerykański sen. Wszyscy za mało lata mieliśmy malutki sen. Jezus! No i dobrze. Ale wyszedłeś. Ale z tego, deska, no, się ślipowała. Że się urwał kawałeczek. A jako, że jesteśmy w miejscu bezprawia, to złamiemy sobie parę praw, które obowiązują na terenie Stanów Zjednoczonych, w niektórych stanach po prostu. A pierwszy z nich jest... Siema, centusz, masz może kaskę? No jazdę, stary! O, nie, tak. Dawaj ucho. O, tak. Stary, bo to chodzi o to, że jak jest poligamia, to tak naprawdę masz wiele dziewczyn, wiele kobiet, rozumiesz? O. To nie jest tak, że jedna, tylko masz wiele. Nie! Wiele! Nie! Nie można! Ej, ale wiesz, że Tesla w ziemi ma tylko 200 km zasięgu? Ja ci powiem w ogóle tak, nie dość, że Tesla to jest zdupcone auto, to jeszcze to kierowca Tesla. Stop, starczy. Patrzcie jak się ten, aż świeczki w oczach, taki jestem dobrym aktorem.
bomba? Myślę, że powinniśmy stąd jechać po prostu już. Raczej zabierać po prostu rzeczy. Auto stoi. Daleko jednak nie zajechaliśmy, bo w Slab City jest też góra odkupienia. I właśnie przy niej się zatrzymaliśmy. Parę ciekawostek na temat tej góry. Jeden człowiek to wszystko robił przez 30 lat. Parę dziesiąt tysięcy litrów farby zostało tutaj wylane. To wszystko jest zbudowane tylko po to, żeby było napisane God is love. Jest tutaj wiele też opon. Jest to zalane farbą, która po prostu wsiąka i tworzy taką powłokę. To jest zrobiona zaprawa, to jest zrobione z ziemi, z błota. Do tego dodane trochę, widzicie tutaj, siana, żeby to wszystko trzymało jakąś większą strukturę. Ale się musiał podjarać ten chłop, jak to zrobił, nie? A się musiał robić? No, 30 lat robił. Tam mamy biblijną Arkę Noego, a tu łajba malutka, to jest morze. Wygooglowałem, jest to zrobione z własnoręcznie robionej gliny i farby. To zaprawa dziwna. To taka strzecha trochę. Ej, tu jest kaplica, zobaczcie. Bartek, ja bym powiedział, że to jest taki fanatyzm religijny, że to już jest naprawdę hardkorowe. To Ameryka, to jest kraj spełniania marzeń. To nowa płyta, nowa bryka w starym składzie. Wujków z Ameryki, ale to każdy wie. Dzisiaj przyjechali spełnić... 4-0, 4-5. Znaleźliśmy to, jest to najbliższa restauracja. Ale się są ludzie. Ej, dobra, jakby fajnie, jest to totalnie jakby tutaj. Po prostu to jest wiejska podajnia. To przypomina z takiego dzikiego zachodu salu. Slab City Slammer. O nie, to ja w ogóle nie chcę chyba nic jeść, co ma w nazwie Slab City. Ja próbuję sobie od razu. Dobra, ale wielkie. And is that a normal size? Normal size. In Europe, this is a like... Extra large. Yeah. Słuchajcie, patrzcie to. To jest absurdalnie pyszne. To jest zimny ekstrakt z truskawki, pysznej, słodkiej. Zapytałem właśnie pani, okazuje się, że to nie ma w ogóle cukru dodanego. No to jest super, nie? Przed restauracją spotkaliśmy starszych ludzi w ich, no sami przyznajcie, nietypowej furze. We've been in the slab city right now. Very sad. Did you feel safe? No. So what happened to your hair? You will see. The food? No. Mały ten burger. Moja burrito też jest małe bardzo. We fanze burgerek. Poza tym, że mięso trochę jest przeciągnięte i trochę twardawe. It's good. Wygląda fatalnie ten burger. Moje dziecinne marzenie o jedzeniu niezdrowych rzeczy codziennie spełnia się, ale nie jestem z tego zadowolony. No. Pali jak smok, ale to nikt inny bracie. Przekuli. To Ameryka, to jest kraj spełniania marzeń. To nowa płyta, fabryka w starym składzie. Wujków z Ameryki, ale to każdy wie. Dzisiaj przyjechali spełnić swój amerykański sen. Słuchajcie, jesteśmy w połowie drogi do Las Vegas. Zostały nam jeszcze 3 godzinki. No i co? Jedziemy dalej, Kuruń prowadzi. Po chwili drogi okazało się, że musimy zatankować, ale... Problem, bo nie wiemy, czy to jest benzyna, czy diesel. I teraz no, tak, bo słuchajcie... Nie wiemy i ciężko jest to rozeznać ciężko po pracy rozeznać silnika. Obrotomierz, co... No, bardziej na benzynę się skłaniam, ale też nie jest aż do 8 tysięcy czy 7, jest tylko do 6 na maksa. Co ciekawe, nie mamy w sumie w jaki sposób zadzwonić do wypożyczalni i zapytać się. Zobacz, powiedz, to nie masz żadnej instrukcji. Nie ma, a dobra, a poczekajcie, bo czasami jest tu, na drzwiach jeszcze. Są mordo identyczne praktycznie. Nie. Większe. Ale to... To jest diesel, patrz. Mała kuśka jest w środku. A powąchaj. Dobra, powąchaj. Benzyna. Benzyna na 100%. Benzyna. Nie no. Benzyna. No a ten? Na benzyna, to jest benzyna, panowie. Już nie zwalniajmy, ej, nie, benzyna. Poczekaj, nie, teraz nie podkręcam, poczekaj sekundę. Trochę podkręcę. No i teraz i ciupnij teraz se tam. Okay? No to moim zdaniem... No, yeah, because we have problem! Król ze stacji przyszedł zapytać, o co biega. Fuel gasoline! Yes, okay, so... Okay, petrol, benzin. Normalnie z wędką podjedzie. Co to jest? Moją drogą lekka przerwa, patrzcie jaką mam wielką parówę. Lizak ze skorpionem w środku. No i ten sam ziomal ze stacji pozwolił nam przykleić naklejkę trzech króli, ale on oczywiście nic nie wie i nic nie widzi. No a my jechaliśmy Route 66 bardzo długo i zatrzymaliśmy się na kolejnym jedzonku. O, tak właśnie i się stało! Cześć. Co jest stąd? Nie, jesteśmy stąd. A skąd? Przejazdem? My ze Szczecina. Ze Szczecina. A czemu tu, co tu robicie? No tak wyszło, 3 tygodnie sobie wzięliśmy wakacji. No, to jak my. Gadacie. Ale nie no, żeby tu kurde panu spotkać, to jest super. Ale widzicie, to jest właśnie siła trzech króli. Nawet na drugim końcu świata znaleźć kurczę naszy. Żeby powiedzieć, że świat jest mały, to by było powiedzieć troszkę za mało. No, Route 66, to też nie powiedzieliśmy tego, no ale to jest taka najbardziej kultowa trasa prowadzona.
soundtrack. Chyba każdy chociaż raz w życiu słyszał Road 66. Słuchajcie, każdy, kto oglądał Auta, zna. I prowadzi ona z Los Angeles do Chicago. Dobra, mamy lemoniatkę i też plastik, ale taki solidny. I sprawdzam, porównamy sobie do tamtej poprzedniej. Taka o, ta lemoniatka. Taka o, chemiczna moc. Dostałeś taką pigułę energetyczną. Jakby to jest największy kebab, jaki widziałem w życiu. To nawet nie jest kebab. Dobra, ale teraz sprawdź. Piękny sosik mięsny, ziemniaczki i pire. Super te ziemniaki. Bardzo super. No i teraz? Sterek. Solidna krepka. Bardzo dobry. Solidny bewszcz. Kochani, to jest prawdziwy burrito, nie tamto. Także co, my kończymy jedzenie i dojeżdżamy do Las Vegas. Hej, ogólnie jest 10 stopni, jest mi mega zimno, mam tutaj włosy, mi dęba stają. Traj, dla takich jak ty. Patrz, patrz. O Jezu. Proszę bardzo. Tak. Tak, jaki zadowolony! Słuchajcie, to nie jest pierwsze, to jest wielki, ogromny nauk. Słuchajcie, ogromny nauk i nie radzimy wam w ogóle tego robić. My idziemy wy tego nie róbcie, zrobi to szajba. Szajba, pięć dyszek się wrzuca, co? Wrzuca. Fajne, no. Ale super hotel wybrałem. Zatyczki do uszu, bo tutaj naprawdę każdy daje nieźle. Popatrz, tak. Że zatyczki są, że jak ci impreza przeszkadza, to sobie możesz włożyć. Przemek, jak się okazało, zarezerwował nocleg na zły termin. I jest to na sierpień zrobione. Jesteś naprawdę solidny. Okej, okay. Yes, I see. I made a mistake. Ale z tego błędu tym razem wyszło coś dobrego. Panowie, nie dość, że jest wolny, zmiana nie kosztuje nic, to zamiast 750 kosztuje to 400 zł. Ja, skoro zaoszczędziliśmy 300 zł, to co jest? Przemek, Przemek. Tylko ten nocleg kosztował 100 zł więcej tylko niż poprzedni. Kibla trochę. Czy trzeba kosztowała 300 zł, to 400. O Jezu! O, dzień dobry. Szak przyłopnie, szak przyłopnie. Tak, nie przyłopnie. Nigdy w hotelu w Stanach nie ma światła na suficie. Nigdy. No to patrz za siebie, no. O Jezus, jest. No to Fris miał szukał z wujasem. Sprawdzamy kibel. No i co? Duży, duży kibel. Bardzo czysty. Nie ma tu ciszy nocnej, jest to miasto, które co? Nigdy nie śpi. Lecemy! Godzina 21.15. Pozdrawiam BDS-a. Najpierw trzeba zjeść, zapraszam. To jest wszystko keto, to jest full keto. To są w ogóle wing bez kości. Skrzydełko bez kości. O kurde. O kurde. O kurde. Mordzia. Kanapka z jajecznicą, szynką, serem. Do tego placek ziemniaczany. Bardzo proste jedzenie, bardzo nic tu wymyślnego, ale przemula ma naprawdę solidnego potwora. Marzywka w środku, jest też jajo, no i ten hash brown. I jest to bardzo pyszne, bardzo jest na kurde. Ale słuchajcie panowie, to nie byłoby wyjście do Vegas, gdyby nie gambling, taki delikatny. Oczywiście nie popieramy tego, nie popieramy tego, żeby siedzieć i stracić wszystkie swoje życiowe oszczędności na to. Jednak można zrobić najstarszy challenge w historii YouTube'a, czyli po prostu postawić tysiaczka na jakiś kolor. No i zobaczymy, jeśli wygram, mam dwa razy tyle, jeśli przegram, tracę w ogóle. I co? Później mamy tutaj $300, 300 dolarów jest to około 1200 zł. No i teraz po prostu Bartek daje na jeden kolor. Jeżeli będzie ten kolor, który da, wygrywa dwa razy tyle, czyli po prostu $600 ma, a jeżeli nie, no to przegrywa. Prosta sprawa. No i teraz to jest odwieczne pytanie, które z nich dajemy. Dobra. Nie, dygam się, nie wiem co wstawić. Dobra, słuchajcie, myślę, że trzeba czarne. Yeah. Spin, tak? Poszło. 300 dolarów zostało postawione na czarno. Słuchajcie, słuchajcie, nie wiecie nawet co przychodzi. Kręci się. Wygrałeś to! Teraz masz to do bardziej nie, dalej. Nie, patrz. 600 i robimy w tym momencie cash. Wyciągaj i proszę jest wygrany. I w tym momencie, proszę państwa, z 1200 zł mam 2400. Gratulacje. Brawo. W momencie, w którym zobaczyłem tam 600, pomyślałem, przecież się teraz 600 obstawia, nie, wiecie o co chodzi. Tak. I to jest najgorsze, co można zrobić. Tak. W taki sposób rodzi się uzależnienie, tak. Dlatego od razu postanowiłem sobie, wychodzę. Dziękuję bardzo. Patrz teraz, patrz. Proszę państwa, jesteśmy w centrum pięknego Las Vegas. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Jesteśmy pod hotelem Excalibur, czyli w tym miejscu znajduje się restauracja Dick's Last Resort. Czyli jest to restauracja, w której będziemy solidnie obrażani. Będą na nas krzyczeć i zobaczymy jeszcze,
co tam najgorszego nam nie zrobią. Ej, jak ty z mógłby popisać hotel? Ale właśnie to wygląda, nie? To jest nie. Wielki zamek. Nie. To jest po prostu hotel. Zobacz, co witraże, co to w ogóle jest? A, bez kitu, ej! Bardzo ciekawostka jest duża, że tu jest napisane, że jeżeli nie chcesz być tak traktowany, to możesz powiedzieć, że normal i nie jesteś traktowany normalnie, ale my totalnie nie chcemy. Totalnie chcemy, obrażanka. Nas pani nie pytała, jaki chcemy, bo tak jest, chyba tak jest pani. Jest domyśl. Ass loser! Thank you. To trzeba niestety zablurować, ale zostaliście sflipowani właśnie, widzowie. My, tak, my. You ready yet? Yeah. I see you. Welcome to my lowest priority. For me, it will be a little dick margarita. All right, let me see that ID, son. No problem. I have a Polish one. I'll take it. I don't give a shit. Yeah. How about for you? Coffee? Ew, weirdo. Myślę, że ona jest taka, to jest normalna obsługa, tylko z takimi dodatkami. To nie jest, że tu się czujesz niekomfortowo. W wieku $30 z McEntry z tym. Spoko, jestem z tą ceną. No. Że jest to dodatkowy experience, a nie tylko, że idziesz do restauracji w miejscu takim popularnym. Dostajesz coś w tej cenie, nie? A jakby na przykład pani szła jej podłożyć nogę. Shitty coffee. Thank you. Sugar. I got you. Next. I would like a macke. Mama. Look at him, dummy. Wait your turn. What do you want? Yeah, fajne, fajne. Przy dupce teraz. No, fajne. Jutro będziesz bity w pupkę. Chcę. Sorry, Nancy. Can I have something to stir? Kolejne lecą. Słuchajcie, pierwszy raz jem coś bez panierki tutaj. Poza burgerem. Suchy kurczak. Tu troszkę zdrowia w tym. Good night. Good. A, miałem bo nie mógł. Ja to kurde, kurde mógł to zrobić. Dawaj, powiedz, no. Sorry, problem here. I didn't order this. Yes, you did, dummy. No, I didn't order. Times two. No. Time to shut up and eat it! Jedzonko jest normalne, po prostu. Nie, lepsze, bo nie ma panierki, zdrowe nie jedzenie. Nie jest miarę. Zdrowe, jest. Ale nie, najzdrowsze to tyczy. Moje jest pyszne. No, we want chips. Alright, give me my money. Don't forget to tip off. Thank you. No, that's it! I have in my phone. Apple? Yeah. Alright, get your ass off. Pojedliśmy, popiliśmy sobie, lecimy do wyjątkowego miejsca, którym jest Sphere. Opowiedz im, Bartek. Sphere, czyli gigantyczna kula o średnicy 157 metrów, znajdująca się w środku miasta, która pełni funkcję muzyczno-rozrywkowej strefy. Łączna ilość paneli LED wewnątrz i na zewnątrz budynku to 70 tysięcy metrów kwadratowych, a całość inwestycji pochłonęła oszałamiające $2 miliardy. Ojo, dobra, jest Sphir! Nie no, to nie robi jeszcze takiego wrażenia. No robi, nie robi wrażenia, co ty? Z Rasengan teraz. O ja pierdzielę! Ej, co to jest? Ale wielkie, dobra! Ale z takiego bliska nie masz takiej rozdzielczości. Człowieku, ale co to jest w ogóle? To jest porąbane, przecież jak to jest wielkie, potężne. To mimo wszystko, zobaczcie, jak się podejdzie bliżej, widać poszczególne LEDy. Tak. Oczywiście, to ale, są mordo piksele. Ale pamiętaj o jednym. No. To jest wszystko razy dwa, bo to jest zewnętrzne. Oczywiście. A w środku jest... I jeszcze drugi taki oczywiście panel, który ma większą rozdzielczość. Tak, o wiele większą. To jest no, taką, absurd. No bo patrzcie, ale tutaj tak jest wielkości pięści. Minimum. Do absurdalnie futurystycznego budynku. Z zewnątrz wygląda to przepięknie. No i teraz idziemy na show. Mega wrażenie to robi. Wszystko jest takie nowoczesne. Patrz tu. Ja najbardziej się jaram, jak wejdziemy na tę salę i zobaczymy to wszystko. A my jeszcze mamy siedzenia bardzo wysoko. Ale jaram się. No i teraz takie zrobili. Patrz, chłopie, jak to wygląda. Ja mam straszne lęk wysokości, nie? Teraz, jakby ja już wolę być tutaj, nie? No, to jest dobra, idź, idziemy. Hello. Hello. Mordo, jakbyś się tu potknął, to lecisz tu, rykasz się na sam dół. Czekaj, nie wiem, czy kamera oddaje, ale patrz tam i w ogóle patrząc na bok. Absolutnie. Znowu nie zdaję sobie sprawy z tego, jak ogromne to wszystko jest. No da, proszę Państwa, zaczyna się. Stone. Sorry, mam normalnie.
life changed. Every form it could imagine itself to be, itself everywhere throughout the Earth's seas. Jesteśmy w Las Vegas i jest to niesamowite. Wyszliśmy ze Sphere'a, który był niesamowitym doświadczeniem audiowizualnym. Bardziej wizualnym, bo audio no to... Wizualny. Ale słuchajcie, był też ten feedback heptyczny, też się trząsł. Tyle się trząsł, bez kitu, no mega fajne, nie jak wiem... Jak słońce to uderzało, tak. Kamera nam 1000000% nie oddaje tego, jak to wszystko wygląda. Jakby dosłownie macie wrażenie, szczególnie jak tak dobrze człowiek powiedział, jak są loty, że też jakby się leciał tak, z jakimś statkiem. Mówi, że normalnie to nie może zakręcić. Piękny świr, pięknym świrem, ale słuchajcie, jesteśmy w Vegas i bierzemy ślub. Bierzemy ślub w kolejnym odcinku.